Halo, halo. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Tyler pojawiła się w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Na początku zadajmy sobie pytanie, kim jest Tyler. Tyler jest rozwydrzoną gówniarą, która myśli, że jej wszystko się należy. Niejednokrotnie chwaliła się osiągnięciami, które nigdy się nie wydarzyły, gdyż ma zamożnego tatusia, który nie ma za bardzo co z pieniędzmi zrobić i próbuje na wszelakie sposoby kupować jakieś puchary i inne rzeczy, by zrobić z jego córki jakąś influencerkę znaną w całej Kanadzie lub na świecie. W wariackim wyścigu nie szło jej może najgorzej, ale też dobrze nie było. Było widać, że nie ma ona zapału do wygranej, a trafiła tam całkowicie przypadkowo lub nieprzypadkowo i wiedziała, na co się pisze, ale myślała, że szybciutko wygra i wykosi ona pozostałe drużyny w mgnieniu oka. A więc teraz zadajmy sobie pytania. Do jakiej drużyny by trafiła Tyler? Cóż, obstawiam między susłami a okoniami, bo ciężko jest mi sobie wyobrazić konkretną drużynę, do której ona by pasowała. Jak daleko by zaszła? Z jej zapałem obstawiam maksymalnie odcinek 6 albo 7. Czy Heather maczałaby palce w jej wyeliminowanie? Cóż, mi się wydaje, że trochę tak, aczkolwiek ona prędzej sama by się wykopała przez to, że jest trochę pierdołowata. Aczkolwiek może Heather by nastawiła Lindsay i Beth przeciwko niej, kto wie. To wszystko zależy, w jakiej drużynie znalazłaby się Tyler. A wy? Co sądzicie o Tyler w pierwszym sezonie? Swoje przypuszczenia piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Oraz udostępniajcie ten film tak, aby mógł się dzięki temu kanał rozwijać i polecajcie kanał swoim znajomym. Na razie, trzymajcie się i cześć!